policji pracują ludzie o różnych umiejętnościach i ta praca również z tego względu jest bardzo ciekawa. Te umiejętności można cały czas podbijać i to zrobiła jedna z opolskich policjantek, Agata Pilawka, która właśnie wygrała 16 już bieg poza granicami w Raciborzu. Agata Pilawka, witam serdecznie. Powiedz mi, czy te pasje do biegania zrodziły się wcześniej, czy tak naprawdę w policji i czy ci to pomaga w twojej pracy? Pasja do biegania była już zaszczepiona w szkole podstawowej, gdzie sędzią uczestniczyłam w zawodach sportowych, a następnie już w chwili obecnej pomaga mi ta pasja w sporcie, jakim na co dzień uprawiam, a jest to brazylijskie jiu-jitsu. Jeszcze tym bardziej, że praca w policji jest pracą dynamiczną i czasami się zdarza tak, że tak jak teraz rozmawiamy, wychodzi, że na przykład obywatel jest poszukiwany, wie o tym i stara wyprowadzić nas z równowagi i podjąć próbę ucieczki, więc uważam, że trzeba być czujnym i już miałam parę takich sytuacji, że musiałam za kimś sobie pobiegać. Pobiegać, no i rozumiem, że też miałaś łatwość w tym obezwładnianiu, jakby w unieruchomieniu, to się chyba u was fachowo nazywa, osoby, która na przykład gdzieś uciekała, a to brazylijskie jiu-jitsu daje takie możliwości. Jak najbardziej, też mi to pomaga, a też na co dzień prowadzę zajęcia dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, jako policyjny instruktor taktyk, technik i interwencji. Czy to był twój pierwszy bieg, taki na podium, z podium, czy już któryś w kolei? No już któryś w kolei, nie pamiętam, kiedy zaczęłam tak startować w takich biegach tutaj na terenie miasta Opola, na pewno był gdzieś bieg opolski, bieg Wilczym Tropem, no trochę tych biegów było, gdzieś tam zazwyczaj uda mi się stanąć na podium, czy to w kategorii wiekowej, czy w kategorii, na przykład tak jak tutaj odbyła się w Raciborzu kategoria służb mundurowych. Ta kategoria służb mundurowych odbyła się właśnie dlatego, że podczas tego biegu odbył się pierwszy memoriał aspiranta Michała Kędzierskiego, który poległ w 2021 roku podczas służby. No fajnie by było, bo już 18 będzie dog trekking, a policja również ma oddziały psich funkcjonariuszy. Jakbyście wzięli udział w tym dog trekkingu, ale czy tak się stanie, tego nie wiemy. Natomiast tam policji na pewno do ochrony bezpieczeństwa nie zabraknie i być może Agata również pobiegnie dla inspiracji w dog trekkingu, który będzie 18, a póki co gratulujemy serdecznie. No i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.